Seans dla każdego. Historia kina dla początkujących i zaawansowanych. Bond. James Bond. Here's Johnny. Houston, we have a problem. Patrzę na to. Aż mi się chce wyjść z kina. Wielkie i przełomowe zjawiska w historii kina, jak zresztą w całej historii, nadchodzą, drodzy Państwo, po cichu, znienacka. I dopiero z czasem okazuje się, że drobne, oderwane i pojedyncze zmiany sygnalizowały nadejście całej nowej epoki. Nie inaczej było w roku 1954, który to rok wydawał się nie zwiastować niczego szczególnego. O, tradziecki pisarz Ilja Ehrenburg napisał w Moskwie zdanie: był zimny dzień lutowy, ale słońce już trochę przygrzewało. Lena weszła do klasy, gdzie wrzało jak w ulu, spojrzała na tablicę, po której tańczył słoneczny zajączek i pomyślała: przecież to już niedługo wiosna. To zdanie, napisane przez Ilję Ehrenburga, wejdzie do powieści pod tytułem Odwilż, która przeleży się jeszcze ze 2 lata, a z czasem zostanie uznana za pierwszy znak zmiany kursu radzieckiej polityki po śmierci Stalina. Poza tym na razie Niemcy wstępują do NATO, na co kraje socjalistyczne za rok zareagują stworzeniem Paktu Warszawskiego, a sekcja polska Radia Wolna Europa zaczyna nadawać codzienne relacje pułkownika Józefa Światło zatytułowane Za kulisami partii i bezpieki, które to światło obnaża zbrodnicze działania kliki prezydenta Bieruta. Ważniejsze wiadomości w skrócie. W Stanach Zjednoczonych Sąd Najwyższy ogłasza, że segregacja rasowa w szkołach jest nielegalna, a Wielka Brytania znosi system racjonowania żywności i innych dóbr, który wprowadzono jeszcze w latach II wojny. W kulturze w roku 1954 także zachodzą rzeczy ważne, choć na razie trudno ocenić, jak bardzo są ważne i z jakiego powodu. Brytyjskiemu nauczycielowi Williamowi Goldingowi udaje się wreszcie wydać powieść pod tytułem Władca Much, którą wcześniej odrzuciło 10 wydawców. You stop it. What good are you doing talking like that? Z czasem okaże się, że to jeden z ważniejszych tekstów napisanych w XX wieku. Pokazuje, jak totalitarna przemoc rodzi się nawet w najbardziej odpornych, wydawałoby się, środowiskach, bo wśród dzieci. Nauczyciel może teraz oddać się wyłącznie obowiązkom pisarskim, a powieść Władca Much stanie się głównym powodem, by w 30 lat później przyznać Williamowi Goldingowi Nagrodę Nobla. Opowiedziana przez niego historia po raz pierwszy trafi na ekran w roku 1963. We Francji z kolei młodziutka pisarka Françoise Sagan publikuje krótką powieść pod tytułem Witaj smutku. Rzecz relacjonuje niepokoje 17-letniej dziewczyny związane z jej dojrzewaniem do kobiecości, z pierwszymi kontaktami z mężczyznami, z rozczarowaniem w miłości, a wszystko toczy się w pięknych pejzażach na francuskiej Rivierze. I'm not a child, Anne, and I won't be treated like one. Lekka, damska opowiastka zupełnie niespodziewanie zaczyna cieszyć się wręcz oszałamiającą popularnością. A z czasem francuski tygodnik Le Monde umieści ją w setce najważniejszych powieści XX wieku. Na ekran trafi już w roku 1958. W 1954 roku brytyjski historyk i nauczyciel akademicki John Ronald Royal Tolkien opublikuje, jak się z czasem okaże, fundamentalne dzieło z dziedziny fantasy. Rzecz pod tytułem Władca Pierścieni. Is it secret? Is it safe? This is the one ring forged by the Dark Lord Sauron. To rozległa epopeja, która w całości toczy się w Śródziemiu, w krainie wymyślonej od zera przez pisarza. Rzecz z miejsca znajduje sobie zwolenników na całym świecie. Wkrótce powieść przełożona na dziesiątki języków, z czasem także na polski, otworzy przed literaturą i innymi formami twórczości zupełnie nową dziedzinę zwaną fantasy. Przeniesienia Władcy Pierścieni na ekran
Próbowano już w latach 70. XX wieku, ale było to wyzwanie ponad siły ówczesnej kinematografii. Dopiero eksplozywny rozwój filmowych technik komputerowych w latach 90. XX wieku pozwolił reżyserowi Peterowi Jacksonowi przenosić sukcesywnie kolejne tomy sagi Tolkiena do kin w pełnej krasie. Te trzy pamiętne dokonania literackie trafią na ekran, ale później w innych epokach. Tymczasem jednak świat, a już zwłaszcza Stany Zjednoczone, zaczynają oglądać zupełnie innego rodzaju filmy, a w nich zupełnie innego aktora, śpiewającego aktora. Love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so. W 1954 roku w dalekim Memphis w stanie Tennessee pewien kierowca ciężarówki, obdarzony miłym głosem, do tego niesłychanie przystojny, w niewielkim studiu, które nazywa się Sun, nagrywa pierwszą własną płytkę i zamieszcza na niej ludowe piosenki w stylu bluegrass. Niespodziewanie dla wszystkich, także dla niego samego, właśnie ten rodzaj śpiewu i ten sposób ekspresji zaczynają się cieszyć szalonym wzięciem. A piosenkarz, który porzuca wiejskie śpiewanie i przenosi się w rejony młodego rock'n'rolla, staje się bożyszczem zachodniego świata. Nazywa się Elvis Aaron Presley i wkrótce trafia na ekrany kin przy aplauzie milionów wielbicieli film pod tytułem Kochaj mnie czule, Love me tender. Love me tender, love me true, all my dreams fulfilled. Film Love Me Tender wyświetlano w Stanach nie w 300 kopiach, jak to było w zwyczaju, lecz od razu w 500. Takie tłumy nastolatków szturmowały kina. Dla obserwatorów rynku muzycznego stało się jasne, że nic tak nie wylansuje gwiazdy estradowej jak film z jej udziałem, który to film fani będą mogli obejrzeć w najdalszym zakątku globu. Więc już na gwiazdkę 56 roku Elvis z pułkownikiem Parkerem to ten jego menedżer, który stosował formułę: ty masz tylko śpiewać, resztą zajmę się ja, więc oni obaj pracują nad drugim filmem pod tytułem Kochając Ciebie, Loving You. Elvis zagrał tu poniekąd samego siebie, sierotę z małego miasteczka, który siłą własnego talentu wznosi się na szczyty show biznesu. Ale mniejsza o fabułkę, bo przecież nie Elvisa aktora ludzie mają podziwiać w kinie, lecz mają chodzić do kina na Elvisa piosenkarza. Elvis ekranowy podobał się publiczności szalenie, więc pułkownik Parker już ogłaszał dziennikarzom, że w projektach jest trzeci film fabularny zatytułowany Więzienny Rock, Jailhouse Rock. A Elvis tymczasem stał się gwiazdą tej miary, że teraz jego honorarium wynosi 250 tysięcy dolarów za rolę plus 50% ze wszystkich zysków filmu. W tym filmie właśnie w więziennej celi stary recydywista uczy młodego współwięźnia gry na gitarze. Jednak nie za darmo, bo za cenę połowy wszystkiego, co chłopak na tym zarobił. Ten jednak okazuje się cynicznym draniem, dochodzi do rękoczynów. Filmowy Elvis zalicza cios w krtani, zachodzi obawa, że już nigdy nie zaśpiewa, ale oczywiście wszystko kończy się dobrze. Zresztą pokrewny incydent przydarzył się na planie. Otóż w pewnym momencie Elvisa coś zaczęło kłuć w płucach, nawet szpital, prześwietlenie, i okazało się, że w trakcie śpiewania przed kamerą Elvisowi
odkleiła się porcelanowa koronka jednego z przednich zębów i została zassana do płuca. No, skąd wydobyto ją dopiero kleszczami? No i w więziennym roku Elvis zatańczył, a nie tylko jak poprzednio był sobą przed mikrofonem. Zawodowy choreograf nauczył go teraz fachowo uginać kolana i już tylko z tego powodu tytułowa piosenka z filmu Jailhouse Rock zasłużenie przeszła do klasyki światowego wideoklipu filmowego. I właśnie jesienią 54 roku, kiedy Ameryka przeżywa pierwsze zachwyty piosenkami Elvisa, w dalekich Włoszech na ekrany trafia z pozoru mało efektowny film, poetycki, traktujący o trudnej miłości wędrownych artystów. Nosi tytuł La Strada. Obraz mógł być łatwo zlekceważony, bo Włochy i Europa żyją teraz prostymi w wymowie, silnie rozpolitykowanymi, brutalnymi obrazami nędzy, wyzysku i beznadziei życia zwykłego człowieka. A tutaj jakaś taka mglista, niespełniona miłość. A tymczasem w kinie zaczyna się nowa epoka, ponieważ pod filmem podpisał się niedawny dziennikarz, karykaturzysta, uzdolniony rysownik Federico Fellini. Tato wysłał go z rodzinnego Rimini do Rzymu, aby studiował prawo, ale to mu nigdy nie pachniało. Zaczął robić to, co uwielbiał najbardziej, czyli brylować w kręgu rzymskiej cyganerii artystycznej. Utrzymywał się z pisania do prasy i z poprawiania cudzych scenariuszy. Najczęściej w ogóle nie wymieniano go w czołówce filmu. Zresztą te wszystkie neorealistyczne obrazy opowiadające o szarym życiu śmiertelnie go nudziły. Interesowało go co innego, mianowicie życie jako wielki spektakl. Pokrewny jarmarkowi, cyrkowi. Życie widział jako przedstawienie w rewiowym teatrzyku, jak historię z komiksu, jak opowieść wyjętą z groszowej powieści z księgarni, z literatury straganiarskiej. Pociągały go historie przedstawiane przez klaunów, a w kinie najbardziej kochał stare, zwariowane komedie Chaplina czy Bastera Keatona. W sztuce uwielbiał poczucie anarchicznej wolności, konieczność ekspresji własnej osobowości i zabawy bez granic. Pierwsze filmy sygnowane przez Felliniego robią kompletną klapę. Krytykuje je prasa prawicowa, wyśmiewają neorealiści. Publiczność omija kina szerokim łukiem, a niezależna spółka, którą Fellini powołał do produkcji tych dzieł, błyskawicznie bankrutuje, skutkiem czego reżyser będzie musiał spłacać udziałowców jeszcze przez długie, długie lata. I wtedy właśnie na ekrany trafia film pod tytułem La Strada. To pierwszy film Felliniego, który zapewnia mu nawet międzynarodową sławę. Rzecz rozgrywa się w gronie wędrownych cyrkowców, które to grono Fellini znał i które uwielbiał. Oto siłacz Zampano w tej roli Anthony Quinn. Wędruje od miasteczka do miasteczka, od wioski do wioski, pokazuje oklepany numer, uwalnianie się z łańcuchów, które opinają jego tors. Siłacz potrzebuje jednak asystentki, a właściwie służącej do wszystkiego. I dlatego dosłownie kupuje od matki dziewczynę imieniem Gelsomina w tej roli Giulietta Masina, żona samego Felliniego. Każe jej odgrywać rolę klauna, który rozśmiesza publiczność, naśladując dość nieudolnie Charlie'ego Chaplina. Poza tym traktuje dziewczynę brutalnie, nieledwie ze wzgardą. Choć przecież bywa o nią zazdrosny, do czego jednak za żadne skarby by się nie przyznał także przed sobą sam. Z tej ukrywanej zazdrości zabija nawet linę skoczka, od którego biedna dziewczyna doczekała się wreszcie jakichś cieplejszych odruchów serca. Ale ją samą wypędza, gdy tylko dziewczyna zachoruje i stanie się dla niego ciężarem na trasie artystycznej. Przez kolejne lata
wiedzie swój gorzki, samotny żywot, aż przypadkiem dowiaduje się, że Gelsomina umarła. Dopiero wtedy dociera do niego, że była ona jedyną istotą, którą naprawdę kochał i że tę miłość nieodwracalnie zmarnował. Historia była odklejona od swojego czasu. Mogła się rozgrywać we Włoszech w latach 60., ale i 100 lat wcześniej, a także 100 lat później. Interpretowano ją zresztą na najrozmaitsze sposoby. No, to może być jeszcze jedna wersja opowieści o pięknej i bestii. To może być kolejna opowieść o tym, jak dobra i oddana kobieta jest w stanie zmienić mężczyznę, który się wykoleił. Można Lastradę również interpretować jako przypowieść o zbawieniu duszy bliźniego poprzez poświęcenie i ofiarę. Z tym, że żadna z tych interpretacji nie będzie ostateczna i nie będzie definitywna. Lastrada, jak wiele dzieł Felliniego, wymyka się jednoznacznej interpretacji, jest raczej zachętą do odczytywania tego, co w życiu nieuchwytne, nieprzewidywalne. Jest zachętą do obcowania z tajemnicą. Ten zupełnie nowy ton w światowym kinie został dostrzeżony i doceniony na całym świecie. Zaczęto mówić o nowym artystycznym fenomenie. Amerykańska Akademia Filmowa przyznała filmowi Lastrada w 1957 roku Oscara dla najlepszego filmu nieanglojęzycznego. Warto dodać, że był to pierwszy Oscar w tej kategorii. The winner, please. Lastrada. Została nagrodzona statuetką jako pierwszy film spoza Stanów Zjednoczonych. W 1995 roku z okazji stulecia narodzin kina film znalazł się na watykańskiej liście filmów, które propagują szczególne wartości religijne, moralne lub artystyczne. Spory udział w sukcesie filmu miał także od twórca głównej roli aktor amerykański Anthony Quinn. Anthony Quinn to jedna z najważniejszych postaci ekranu lat 50. i 60. Nie zamierzał zostać aktorem. Wywodził się z rodziny meksykańskich nędzarzy, którzy po upadku rewolucji Pancho Villa wyemigrowali do Stanów. Anthony pracował od 9 roku życia. Na początku pomagał ojcu, dozorcy w zoo, przy jednym ze studiów w Hollywood, które trzymały zwierzęta. Gdy dorósł, dostał posadę portiera w niewielkiej szkole teatralnej. A tam część honorariów odbierał w postaci pierwszych lekcji poprawnej wymowy angielskiej, z czym miał kłopoty. Trochę kręcił się wokół seksbomby Mae West, a ta interesowała się nim bardziej jako mężczyzną niż jako aktorem. Pomógł mu przypadek i miłość. Trafił jako statysta na plan filmu reżysera uznawanego za żyjącego klasyka Cecila B. DeMille, gdzie powierzono mu rolę Indianina z plemienia Cheyenne'ów z racji na szeroką, grubo czesaną twarz. Takie role przydzielano mu zresztą rutynowo. Tu niespodziewanie Anthony zakochał się w córce samego reżysera, Catherine DeMille, ku wściekłości ojca. I zdobył jej serce, pobrali się, czego wielki tata przez lata nie przyjmował w ogóle do wiadomości. No, ale Hollywood otworzył już przed nim drzwi, choć nie tak szeroko, jakby się aktor spodziewał. Po prostu nikt nie miał na niego pomysłu. Próbowano go wciskać w rolę Latino Lover, kochanka z Ameryki Południowej, takiego drugiego Rudolfa Valentino. Oglądamy tu Antoniego w scenie tańca z wielką ówczesną gwiazdą Ritą Hayworth. A gdy to się nie powiodło, zaczęto eksploatować jego twarz, przydzielając mu rolę, jak leci, a to pirata, a to Eskimosa, a to Indianina, a to Hana tatarskiego, czy meksykańskiego pastucha, albo włóczęgi. W westernach klasy B. Come on, my boy. A skoro o Anthonym Quinnie mowa, to naszym punktem docelowym musi być jeszcze jedna koronna jego rola. Mianowicie, w 10 lat po kreacji w filmie Lastrada Felliniego, Anthony Quinn zaangażował się do ekranizacji greckiej powieści Nikosa Kazantzakisa pod tytułem Grek Zorba.
Nie była to wówczas szczególnie rozchwytywana powieść. Sam film też nie okazał się jakoś szczególnie przekonujący, z jednym wyjątkiem. Z wyjątkiem roli Antoniego Quina, który dosłownie wcielił się w tytułowego Zorbę. Wcielił się, niemal dosłownie. Gdyż Quin, który znalazł się na planie filmowym na Krecie, przyglądał się pewnemu staremu włóczędze, a ten kręcił się koło ekipy. Wszyscy litowali się nad nędzą tego obszarpańca, rzucali mu drobne monety, a ten śmiał im się w twarz, ponieważ uznał takie życie, jakie on sam prowadzi, za życie człowieka naprawdę wolnego i był zdania, że jest tym najlepszym, co mogło go spotkać na tym padole. Właśnie ten sposób bycia i myślenia Antony Quin przejął niemal dosłownie od przygodnego żebraka i pokazał na ekranie. A to zamknęło się zwłaszcza w tej słynnej, symbolicznej, jednej z najważniejszych w historii kina scenie, kiedy Zorba uczy angielskiego przyjaciela tańca na morskim wybrzeżu do słynnej melodii Mikisa Theodorakisa. Jeszcze jedno, co świat zapamiętał z filmu Greg Zorba. Była to kwestia, którą ów nieszczęsny Greg wypowiedział po tym, jak kompletnie rozsypała się na powietrzna kolejka mająca transportować surowiec z kopalni. To zdanie brzmiało: ach, jaka piękna katastrofa. Słowa te wyszły z filmu i stały się własnością światową. Przywołuje się je w momentach, kiedy ktoś próbuje się jakoś pocieszyć w sytuacji, gdy wszystko poszło nie tak. To powiedzonko należy do tak zwanych quotes, czyli pamiętnych cytatów filmowych. Owe quotes, czyli cytaty, to frazy, które wyszły z filmu i funkcjonują w życiu publicznym. Przy ich pomocy opisuje się rozmaite sytuacje na zasadzie powszechnie zrozumiałego odniesienia do dzieła filmowego. Stają się zresztą częścią światowego leksykonu. Nieustannie krążą w kulturze popularnej i tworzą dziedzictwo historyczne ludzkości. My zatrzymajmy się na kilku przykładach z takiej setki, którą Amerykański Instytut Filmowy zebrał na podstawie zgłoszeń 1500 artystów związanych ze sztuką filmową, historyków, krytyków. Na ostatnim, setnym miejscu okrzyk, jaki wydał Jack Dawson, Leonardo DiCaprio, kiedy stał na dziobie transatlantyku w filmie Titanic i krzyknął w uniesieniu: jestem królem świata! Na miejscu 85 figuruje ten obsesyjny, ochrypły szept Golluma z filmu Władca Pierścieni, Dwie Wieże z roku 2002, w którym wyrażał on niepohamowane pragnienie posiadania pierścienia dającego moc i władzę. Miejsce 76 w tym zestawieniu wziął tekst wypowiedziany przez Terminatora ustami Arnolda Schwarzeneggera w filmie Terminator 2 Dzień Sądu z roku 91. Tym tekstem pożegnał się Terminator ze swoją wyjątkowo paskudną ofiarą. Hasta la vista, baby. Miejsce 68 zajął niejaki Torrance o twarzy Jacka Nicholsona, który wracając do domu w filmie pod tytułem Lśnienie z roku 1980 przedstawia się nie wiadomo czemu jako Johnny. Here's Johnny! Na miejscu 50 światowej listy słynnych cytatów filmowych ogłoszonej przez Amerykański Instytut Filmowy znajduje się zdanie, które figuruje także w czołówce naszego programu. Wypowiada je kosmonauta Jim Lowell ustami Toma Hanksa w filmie Apollo 13 z roku 95. A to znaczy, że zaczynają się problemy. Houston, we have a problem. Cóż, problemy z kinem mają wszyscy, którzy o nie zahaczają. Ale przyznajmy, są to problemy zazwyczaj miłe. A kolejny ich zestaw przedstawimy za tydzień.